Wszystkich Świętych i Zaduszki będą pracowitymi dniami dla toruńskich strażników miejskich. Strażnicy będą obecni szczególnie przy cmentarzach, będą pomagali mieszkańcom w znalezieniu odpowiednich miejsc parkingowych, będą kierowali ruchem i także służyli pomocą w sytuacji, kiedy dojdzie do jakiegoś nieprawidłowego zdarzenia. Dodatkowo kontrole są realizowane pod kątem osób dokonujących kradzieży, szczególnie w porze nocnej. Tu jesteśmy wyposażeni w dodatkowy sprzęt w postaci noktowizorów, który umożliwia takie kontrole i wyeliminowanie zjawiska dewastacji, a także kradzieży kwiatów i zniczy. Ponadto były realizowane kontrole targowisk. 1 i 2 listopada autobusy i tramwaje kursować będą według niedzielnych rozkładów jazdy. Uruchomione zostaną dodatkowe linie autobusowe prowadzące do największych toruńskich cmentarzy. Dodatkowo zostaną uruchomione autobusy linii numer 61 na trasie Plac Lateralny, Cmentarz Centralny, autobusy linii numer 0 od Uniwersytetu do Cmentarza Centralnego, autobusy linii numer 33 od pętli przy ulicy Olimpijskiej do drugiej bramy, to jest do pętli przy ulicy Mazowieckiej. Dodatkowo zostanie zwiększona częstotliwość autobusów linii numer C. Będą jeździły dodatkowe wozy, to jest częstotliwość zostanie zwiększona do około 20 minut oraz zostaną uruchomione dodatkowe kursy autobusów linii numer 27 do pętli przy Barbarce. Dla tych, którzy na groby bliskich udadzą się samochodami w pobliżu cmentarzy, uruchomione zostaną dodatkowe parkingi. Będą udostępnione bezpłatne parkingi zlokalizowane na terenie Cinema City, czyli to dla wszystkich tych, którzy będą odwiedzali zmarłych na cmentarzu przy ulicy Gałczyńskiego. Również będzie dostępny parking bezpłatny przy centrum handlowym Kometa, czyli dla wszystkich tych, którzy będą dojeżdżali do cmentarza przy ulicy Grudziąckiej. Warto zaznaczyć, że zmiany będą występowały w obrębie trasy średnicowej. Zadbaliśmy o to, aby równoległe parkowanie pojazdów mogło odbywać się także na jezdni południowej na lewym pasie ruchu. Dostępna będzie również jezdnia północna. Lewy pas ruchu będzie przeznaczony do parkowania. Drogowcy zapewniają, że mimo robót prowadzonych na Podgórzu nie będzie problemów z dojazdem do cmentarza przy ulicy Poznańskiej.